O, witam, królowa Tajwanu. Dzień dobry, witam, witam. Odwal się, dobra? A przepraszam, ze swoim kolegą już planujecie te prace nad małymi ping-pongami? Ania, chodź do nas. Cześć. Cześć. Czy to prawda, że ty spotykasz się z jakimś Chińczykiem? To Wietnamczyk. Żadna różnica. I na imię ma Dung. Świetnie. A co wam się nie podoba? To właściwie Polak. Wychował się w Polsce, niedługo dostanie obywatelstwo. Z tego, co mi Radek powiedział, to z niego taki Polak jak ze mnie, wiesz, kosmonauta. Radek, to niech mi się lepiej na oczy nie pokazuje, bo nie ręczę za siebie. To ten Dung od ciebie z pracy? Tak. Zakochaliśmy się w sobie i jesteśmy razem. Tata, ty to słyszysz? Nie było żadnych porządnych chłopaków w Warszawie? Przecież koledzy będą ze mnie darli łacha do końca życia, jak dowiedzą się, że moja siostra mawia się z jakimś żółtkiem. Przestań ich tak nazywać. A co on robi? Gotuje w tym barze. Jest właścicielem. Przecież wam tłumaczyłam. Hung jest właścicielem, a Dung pomaga mu na kuchni. Nie no, to jest wietnamski pomocnik kucharza. No super partia, naprawdę masz świetny gust. Brawo. Przestań już. Nie mam zamiaru tego dłużej znosić. Jesteście podli. Naprawdę, nie mogliście sobie darować. Ja nie chcę mieć zazięcia Wietnamczyka. Po co od razu robić aferę? Dziś się zakochała, jutro może jej się odmienić. Nie ma sensu się mieszać. Ważne, żeby chłopak dobrze ją traktował. Janusz to już nie pamięta, że moi rodzice długo nie chcieli zgodzić się na nasz ślub. Kręcili nosem, że taki biedny, a ja mogę sobie lepszego znaleźć. Jest mi tak potwornie przykro. Myślałam, że zawsze mogę liczyć na wsparcie rodziny, a tymczasem spotykam się z głupim rasizmem i uprzedzeniami. Dlaczego oni nie potrafią się cieszyć moim szczęściem?